Lilu, ale... zakręć bączki. Tak, jasne. Jak bierze? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, mam. O, jak ładnie. Ładnie? Mniej nachalnie niż Tiger. Tak? Co my tutaj mamy? Tutaj kontrolę trakcji, mapy. Teraz jest na standardzie przy B i ABS. Fajnie, że można wyłączyć na tylnym kole ABS. Powiem ci, że Quick Shifter tu działa naprawdę delikatnie. To teraz daj lewą rączkę na kolanko i zmień bieg. Okej. Okay. Już. Czwarty bieg bez ręki. Piąty bieg bez ręki. Już. No, tylko tutaj trzeba rękę wiązać, bo odruchy są bezwarunkowe. Łatwiej się nim buja. Łatwiej. O wiele łatwiej. I jakoś nie czuję tych 230 kilo. Tak, wiesz, w ogóle. Żeby wam w pełni zobrazować, co to znaczy nie czuję wagi, wrzucam tutaj nagranie z kanału Racing and Adventure, jak podnoszą odpowiednio Wistroma, Transalpa i Tenere. Zobaczmy, co gość powiedział po tym doświadczeniu. Yeah, like I predicted, this felt the heaviest. It might be because the center of gravity, I think, is the highest for this one. So, like you could see, I was struggling to pick it up. Which one was the easiest to do it? I think the Suzuki. Even though I think it's the heaviest, it went up like nothing. Jakie to ma przyspieszenie? O co chodzi? No to w ogóle nie ma... To nie ma 80 tam 3, 2, 4, w zależności gdzie przeczytasz. Ładnie wygląda, też nie razi, miło z jego strony. Piu, piu. Fajnie brzmi? Bardzo, mega mi się podoba. No, ciekawy, ciekawy bardzo. Ale ta kierownica jest taka troszkę szersza, mam wrażenie. To tak fajnie się jeździ, taki król po prostu szosy. No. Bardzo ciekawa jest ta kierownica. I teraz jak się na nim stoi? O rany, jak miło. Fajnie. Powiem ci, że w ogóle jak się bąsuje elegancko. Ale no i zabawa. Też jest super, że jest z gmolami, to też jest duży plus do takiej jazdy testowej. I duże propsy dla Suzuki, że dali mi uchwyt na telefon. To jest po prostu tak fajne. Mogę się cofnąć bez problemu, jak jadę po jakichś dziwnych wertepach. Mogę się troszkę do przodu też posunąć i opierać na pak. No, jeździ mi się na nim na stojąco bardzo dobrze. Na 1,90 m. W ogóle rewelacja. Się bardzo dobrze nim, wiesz, stosuję lewo-prawo. Te biegi są na tyle długie, że nie mam ochoty. Prowadź mnie. Okej. Okay. Ej, wygodny turbo! Nie? No, fajnie się na nim... Ej, to jest chyba najwygodniejszy motocykl na stanie. Naprawdę, jestem totalnie wyprostowana, nie muszę się schylać. No, jestem... Naprawdę jest taki... Żwawo reaguje na przeciwskręt. Od razu się kładzie, milutko. Ej no, on jest, to jest największy motocykl ever, jakim jechałam. Ale to wiadomo, to jest kwestia ustawienia zawieszenia. Przecież na klawie też bym go mogła trochę porozluzowywać, ale jednak on jest taki turbo wygodny. Ale przyspieszenie tu ma jakieś dzikie. Ja mam wrażenie, Waszka? Że jest troszkę szybciej niż Tiger. O kurde. Widzisz, to też jest, wszystko zależy od tych map. A jadę na mapie standardowej. Wezmę teraz, zmienię mapę mode i zmieniamy sobie tu na A, zatwierdzę. O, ciemny ekran się włączył. Miło. Minutko. I można ustawić, to jest dla mnie najwyższa wartość, ustawienie na stałe
ciemnego wyświetlacza. Jak coś takiego motocykl ma, to ja to chcę mieć. Ta Transat też ma, muszę ci powiedzieć. Na stałe czarne? Dokładnie. A teraz zobaczcie, co trzeba rozkręcić i ściągnąć, żeby dostać się do filtra powietrza w Transalpie. Za pierwszym razem zejdzie wam pewnie z półtorej godziny. A teraz zobaczmy, jak jest Suzuki 800DE. Jest to naprawdę proste, ściągacie kanapę i macie dostęp do wszystkich najważniejszych rzeczy, włącznie właśnie z filtrem powietrza. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Dość fajnie schowany jest tutaj... Klakson? Bo go słyszałam. Widzę, że tutaj pod lewym kciukiem, prawym kciukiem, przepraszam, mam awaryjne, bardzo łatwy dostęp. Okej. Okay. Migam awaryjnymi właśnie. Tak, wszyscy to widzą. Wszyscy to widzą, przepraszam bardzo. Awaryjnymi, długimi. Piu, 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 piu. Okej. Okay. No, to już są. O, shit! Jest strasznie wygodny. Moje dupsko nie odczuwa kompletnie tej kanapy, a jak przyspieszam jak Nie, twoje dupsko w ogóle nie jest obiektywne. Ale wygodna jest ta kanapa, tak na pierwszy odruch? Tak, tak, bardzo. Nie czuję żadnych, wiesz, żadnego ziarnka grochu. bardzo, bardzo fajna ta kanapa. Nie, jestem nie ciekaw, czujesz wielbłądów pod sobą? Żadnych wielbłądów nie ma. Jest miękka, jest taka przyjemna. Ale czekam na twoją opinię. Jest twardsza niż na kawie, w odczuciu. Ale ogólnie, no to jak siedzę, jest szeroka, jest miło. No, ale ma przyspieszenie. Wiesz, ja jestem bardzo obiektywna w tej kwestii, bo wszystkie chłopy robią recenzje, przesiadają się z litra 100. Szłaby, no mógłby mieć więcej. Kuźwa, nie mógłby. Według mnie ma perfekcyjną moc. I have spoken. Chcesz mnie upokorzyć? Ale to jest zrywne. Co za zrób... Nie. Okej, możesz mnie wyprzedzić. No co mnie tak puszczasz teraz, tak? Ale jesteś wolny, Krzysiek! Jest tutaj tak ustawione zawieszenie, że jak przejeżdżam przez te ciuczka takie lekkie na asfalcie, to spoko. I mam wrażenie, że ten motocykl rzeczywiście to jest ustawiony na to, żebyśmy tutaj jeździli po jakichś wertepach. Szkoda, że nie mamy go na pół dnia, bo byśmy sobie pojechali na jakieś szutry ewidentnie. Ciekawe. A kto by jechał na czym później? Co? Ja nie mogę, ja nie mam szprych! Tiger się nie nadaje, nie ma szprych! Tak się nadaje, wszystko się nadaje. Nie, naprawdę jest fajnie. I powiem ci, konstrukcyjnie mi bardzo mocno leży. Że jest po prostu ładny. No, powiem ci, że dobrze wygląda. Nawet miałam mówić nawet w tym malowaniu, ale powiem ci, że naprawdę mi się podoba. Coraz bardziej do mnie przemawiają białe motocykle. Jak na przykład Transalpa oglądaliśmy, to ten biały to jest naprawdę ładny. Ale to on też ma złote felgi i to mnie po prostu kupuje w każdym motocyklu. Przecież. No, to jest plus 10 do zajebistości. Kurczę, jak się lśnią te. Piękne są. Złote, skromne, nie? Złote, a skromne. I wiesz, co jest fajne, bo to nie jest często. Na przykład tu na widelcu jest ten sam kolor, a z reguły jest taki bardziej miedziany i nie rozumiem zawsze, czemu jest inny odcień felg i widelca na przykład. A teraz no, jest ładne. Kurczę, płyta też jest niesamowita. Kurde, kawał stali. No, fajnie jest to chronione. Się zastanawiam... O, tu jest też z przodu ma filtr oleju. Okej. Okay. Który motocykl, na przykład Transalp, nie ma tego wziernika oleju tutaj w ogóle, wiesz? No tak, Transalp musisz to wyciągnąć taką pałeczkę i sprawdzić, czy jest olej. Ustawienie napięcia wstępnego. Ale jest fajnie ustawione obecnie i widzisz, tu kanapa jest tak wyprofilowana do góry. I jak przyspieszam, to fajnie mi wbija. I jest strasznie wygodna. I plastiki są takie, pomimo tego, że to są rzeczywiście plastiki, to jest mega fajnie spasowane. Nic tu się nie trzęsie.
muszę powiedzieć o lusterkach. Są schowane w kierownicy, wiesz, w tym cieniu kierownicy i wyglądają fajnie i widać w nich wszystko. Czyli super. Wszystkie punkty spełnione. Czek, czek, czek. Wyświetlacz jest strasznie przejrzysty, w ogóle wszystko w nim widać. Jednak wali światło czasami i ja widzę wszystko, więc fajnie. Bardzo miło. Super. To, że te ustawienia tego, tej kontroli trakcji, tej mapy i ABS-u są tak mega łatwo dostępne, to strasznie mnie kupiło. Powiem szczerze, że mogę szybko podczas trasy sobie to zmieniać. Zasięg 280 km na razie i spala, no to właśnie to spalanie jest takie ciekawe, bo według prospektu 4,4 pali na 100 km. No i na autostradach to wsysa masakrycznie ponad 6 litrów wybije. Ale według jednego gościa, więc też trzeba wziąć w nawias. Poprawkę, nie? No. Ale mi się dobrze nim jedzie. Niebywałe. A jak z pozycją kolana no, i tak dalej? Właśnie o tym sobie pomyślałem. Dałem sobie nóżki bardzo do przodu i zgięcie teraz w kolanie mam kąt prosty. Okej. Okay. Na 1,90 cm wzrostu. To jest wow. Naprawdę. I bardzo łatwo tu się wstaje. Tu jest taki... Kurde, no mega dobrze mi się jeździ na nim. Trening dobrze wszedł, dlatego tak ci się dobrze wstaje. Dokładnie. W ogóle na trójce ruszam właśnie, wiesz? O, szakalu. Bez problemu. Jaki ten silnik jest dziki. A tak z dołu ciągnie dobrze? No. Ale super jest to, że ten silnik jest dalej rzędowy, tylko ma jakieś wykorbienie tam jakieś 270 stopni i przez to jest strasznie zrywny. Wierzę. Holy shit. To już testujemy hamowanie. Już bez przesadyzmu. Bardzo miło. Fajnie hamuje. Super. Z drugiej strony no, też nie miałam jakiegoś awaryjnego hamowania. No ale sam mówiłeś, no ma duże tarcze, jeszcze podwójne. No to co tu się spodziewać? 21 cali. Tu mamy piękne tarcze. 320 jednej i drugiej strony. Lisiny. Podobne jak Hondzie. U ciebie też są Nissiny, prawda? Mhm. Dzień dobry. Tylko brakuje szyby. Tak. Ja już czuję tutaj przy 90 km na godzinę, że wszystko leci na mnie. Totalnie ten motocykl nie kupił. Poważka? To wiesz, dodatkowe 30 kilo, nie? Znaczy 230 kilo gotowy do jazdy, zbiornik ma 20 litrów. Ale w sumie kawa waży 218, to jest w zasadzie, czy tam 219 gotowa do jazdy? Tak, 219, no. No, to jest w sumie 11 kilo różnicy, nie? Ale jednak ma więcej koni. 230 kilo, a się prowadzi jak dziecko. Faktycznie przy tym niskim środku ciężkości to jest duży plus. Kawa ma wyżej i ciężko się ją prowadzi. Jest takie ćwiczenie, czy pójdziesz dookoła motocykla, czy jesteś w stanie go utrzymać, nie? Widzę, że pomimo tego, że to nie jest mój motocykl, to nie mam z tym jakiegoś większego problemu. Ciekawe, jakby było z zawracaniem na stopce. Zawracaj, a da się? Czy stopka jest zrobiona no, taka... jest taka mała. A taki flat, jest... taki do przodu, więc nie zrobię. A spróbujesz? Bo na to był taki fajny, totalny patent, bo ja to zawsze na łeb robię tak na pały, a ja tutaj nie wiem. Wiesz, wiadomo. Nie nasz moto to... A ta płyta jest też już w zestawie? Tak już basicujesz? Tak. Płyta jest dobra, fajnie, miło z jej strony. Ale piękny fiacik. Ale piękny, kurde. To jest technologia. Aż mu okejkę wrzuciłem. Możemy sobie ustawić tutaj zawieszenie przednie, elegancko. Właściwie to ma wszystko, co bym chciał w motocyklu. Ma nawet USB po lewej stronie tutaj. No i tylko szybę brakuje. Tylko ja nie jeżdżę jakiś super Uber w ostępach. Podobnie jak Lilu, ale mamy taką aspirację. Tak jest. Ciekawe, rzędowy silnik. A tak pięknie oddaje moc. Ja ci powiem, że jak motocykl jest obnażony i nie ma tego kufra, to on naprawdę takiego sznytu sporto nakedowego dostaje. No wiesz co? To jego słyszałem. Ja się tak zastanawiam, czy to ja? O, normalnie na tym motocyklu mam ochotę w te pola wjechać i wkurzyć wszystkich właścicieli. Ale jest wysoki. Czuję, że jest wyższy niż kawa i miękki jak jasna cholera. Co ty mówisz?
z moim chłopakiem. To jest twój chłopak? Co to za popisy? Jestem twoim chłopakiem, nie on. Pomyziamy się kołem, ale wygląda godnie. Powiem ci, że ma naprawdę imponujące gmole. Mam wrażenie, że super zabezpieczają, bo kawa ma niskie. Tak, tak, tak. Kawa to ma... No, to na pewno oberwie, nie? No. Jestem ciekaw, jak tutaj. I wiesz, i to jest fajne, że on ma dużą moc, ale to nie jest tak, że ja się boję dodać, wiesz, gazu, żeby stanął na kole. No, no nie, absolutnie. Bo on tak ładnie oddaje tą moc, tak fajnie, tak wyważenie, a nie jak jakiś dziki cross. Dokładnie, bo jak wiecie, Lila jeździ na tylnym kole. Dokładnie. A ty już on masz takiego skilla. Tej drogi, daj jeszcze. Ale ja jakoś super nie, bym nie tęsknił za tym kliczystą. Nie, ja szczerze to nie, no e-clutch to by było super, naprawdę, to masz praktycznie automat, nie trzeba wysprzęglać na światłach, on ci nie gaśnie, no to to jest fajne. Ale to jakoś lubię sobie powajchować. Powiem ci, że jak ty przyspieszasz, to ja mam problem, żeby cię dogonić. A witaj w moim świecie, Krzysztof, jak z tobą jeżdżę. Widzę tylko oddalające się światła. Naprawdę, naprawdę, dajesz czadu to... Okej, okay. Tylko co jest dziwne, jedziemy taką prędkością jak ostatnio na Himalajanie, powiedzmy, a dzisiaj mi ten wiatr tak nie przeszkadza, co by znaczyło, że ta szyba musi coś odprowadzać, ten wiatr, bo nie jest tak irytujący, bo ja na Himalajanie cię kompletnie nie słyszałam, dramatycznie, może też to był dzień, gdzie wiał wiatr i też tak gorzej było to odczuwalne. Ale to jest fajne, bo on ma długie biegi. Ja to robię wszystko taki na czwórce, 120 i ja nie czuję, że muszę na gwałt zmieniać bieg, bo mi się wydech rozwali. Tak, tak, długie biegi ma, no. Ja jechałem czwórka, czasami piątka. Wiadomo, czym wyższy bieg, tym lepsze spalanie, nie? Tak, tak. Ale tak można po prostu jechać, jak się chce. Właściwie. I naprawdę, jak się rusza, tak bardzo się odciąża w przód, że jestem aż zaskoczona, jak łatwo można natychmiast w 90 stopni skręcić, tak leciutko. Ale łatwiej się prowadzi niż Himalaya. O, wiesz, dużo. Zupełnie inne motocykle. Tak, nie? Tak, ale... dokładnie. Ale bardziej nastawiałam się, że to jest 21 cali, więc to powinno być trochę podobne. No kuźwa w ogóle nie jest podobne. Okej, ale pięknie, pięknie się zbiera. I zbiera się inaczej trochę niż Tiger. No wiesz, ja jestem o tyle, mam większy próg, z którego przeskoczyłam, no bo jednak kawa to 67 konie, a nie 85. Dla mnie mega, naprawdę mega. A, jest taka sprawa, o której warto powiedzieć. To jest jakaś akcja serwisowa na wymianę tylnej opony i podobno też na przednią, ale to trzeba się spytać jeszcze dodatkowo, ponieważ tylna opona robi dziwne akcje, bo była robiona we Francji i ona się jakby rozwarstwia i może doprowadzić do wypadku. Wiem, oglądałem jedną recenzję gościa, że on przejechał 7000 km i wszystko było ok, ale pomimo tego, że nawet sobie kupił oponę już, to mu zwrócą za nią kasę. O, kurde, więc jak wow. Miło. Więc tak się wyprzedza. Boże, jak ja to w ogóle nie zmieniam biegów. Prawda? Tylko to nie mamy tempomatu, nie? Ale oglądałem recenzję takiego zagranicznego gościa. Gościu pokazał, że zainstaluje w Transalpie taki akcesoryjny sprzęt z elektronicznym tempomatem i zainstalował. I świetnie to działa. No, więc tutaj sobie od razu pomyślałem, kurde, można by też zabawić się właśnie w takie rzeczy. Nie? Ale to znowu jest, jak skosztujesz, to już sobie później nie wyobrażasz. Tak, a ja nie skosztowałam i mi tego nie brakuje, bo jest spoko. Zobaczymy na takich super długich trasach, jak będziemy musieli jechać przez autostradę. Tak. Podejrzewam, że tam fajnie odpocząć, nie? Żeby ręce odpoczęły. No, ewidentnie. Jak jechałem na Chorwację, to mi ta prawa ręka tak cierpła i nie było jak z nią odpocząć w żaden Dokładnie. Sposób. Dokładnie, no to jest właśnie po to, nie? Bo jednak te nasze listki pseudotempomatowe, no to trzeba trzymać łapę tam cały czas. No ale to mówimy już o bardzo długich, dalekosiężnych traskach. A porównując go do Tigera, bo to jest ta sama klasa, to co myślisz w ogóle? No dla mnie on jest bardzo porównywalny. Ja wiesz, ja nie mam go objeżdżonego, bo to jest twój motocykl, to ty świetnie wiesz, jak się go prowadzi.
Dla mnie on jest mega, mega podobny. A wygodniejszy jest ten? Czy wydaje mi się, że na przykład Tiger ma wygodniejszą kanapę, jeśli chodzi o miękkość. Ta jest dalej troszeczkę bardziej, nie boli mnie pupa, ale czuję, że jest troszkę twardsza. Ale z drugiej strony może mi się wydaje, że jest twardsza, bo przecież w kawie, a... To kawa ma super wygodną kanapę. No kawa jest, trochę mnie rozpiściła z tym, faktycznie, ładnie ją zrobili. A to ja mam zupełnie troszkę inne wrażenie. Ja mam wrażenie, że ta kanapa jest troszkę lepsza niż ja mam w Tigerze. Tak? Tak. No widzisz. Znaczy trochę, nie jakiś super. No. Ale jest, tak, ale jest szeroka, to jest najważniejsze, że jest szeroka. Jest ten zadupniczek, faktycznie, można się na nim po prostu oprzeć tyłem, więc to jest super. Bo ja tego zadupnika u siebie nie mam, wiesz? Ja mam po prostu dwie części kanapy i ja tam nie mam żadnej podpórki pod kręgosłup, tak jak w kawie czy tam tutaj. Może z tego powodu mi się wygodniej jeździ tutaj, bo no ty masz ten zadupnik i tego nie rejestrujesz teraz, no nie? No tak. Więc może to jest this is the way. No, ale przede wszystkim no, mam porównanie, bo jednak kawa jest krótszy i tutaj zgięcie kolana jest wygodniejsze u mnie, nie? Że na kawie jest bardziej taka sportowa pozycja z tej nogi niż w tym, czy choćby właśnie w chimku. Nie? Okej. Okay. O, nie znosi go, dobrze się trzyma. Bez trzymanki w sensie, że go nie znosi. Jedzie po niteczce do przodu. Idealnie jedzie, szok! Bo w czymś się tak nie robimy. Ale dobrze, że wiesz, nie ma żadnego drgania i tak dalej. Bo w ogóle nie odczułem drgań w tym motocyklu. Tak jak sobie usiadłem, pojechałem, troszkę dałem, wiesz, wyższe obroty, to nie czułem totalnie, że są jakieś drgania. Ale bo to prawda. Z tego, co czytałem, tutaj fajnie zbalansowali ten silnik takimi dwoma odważnikami gigantycznymi. Ale w ogóle nie przynosi drgania. Znaczy, może nie w ogóle, ale mało czuć tych drgań. No, bardzo, bardzo komfortowo sobie mruczy. I Tiger jest głośny i denerwuje mnie, jak na nim dłużej jadę, czytaj do domu na nim wracam 50 minut. A ten jest cichszy jednak, mimo że ma miły wydech. No, ja na przykład, jakbym nie miał zatyczek, to bym przy tej gerze ogłuch. Bardzo nieprzyjemnie zna dłuższą. A tutaj metę. Z zatyczkami jest tak, że ja go słyszę na wysokich obrotach tylko, nie? A tak bez zatyczek to bym go słyszał dość mocno, tak wiadomo. Jest ale... Suzuki tak fajnie basowo mruczy. Nie wyje, nie drze się. W ogóle ta lampa z tyłu mnie jakoś tam nie odpycha teraz. Jak ją zobaczyłem na żywo. Lampa z tyłu? Z przodu, przepraszam. No, właśnie nie, ja też, ja myślałam, że nie lubię takich, po czym naprawdę jest fajna. No i cena tego motocykla to jest taka standardowa cena, mam wrażenie, bo Tiger Sport 850 kosztuje podobnie, czyli 54500. Łopanie. No, tak samo Transa to jest już 48, teraz są przed ceny 46,5. A więc tutaj cenowo też Transa poszedł mocno. No ale tutaj jest ten plus, że to jest ten quick shifter. Tak. W basicu. Dobra, jedźmy szybciej tutaj. Proszę cię. Mówisz, że masz, co? Up. Ale czuję, jaki jest wysoki. Do mojego wzrostu jest spoko, ale czuję, że jest wysoka kanapa. Ugięcie kolana jest turbo wygodne, naprawdę. Tak jak i u ciebie w Triumfie, ale jest naprawdę bardzo komfortowe ugięcie. Mi się bardzo dobrze mi jedzie, kurde. No, muszę zobaczyć na tej gerze, jak usiądę, jak bardzo mi kolana tam się uginają. Mam wrażenie, że tu jest o wiele lepiej. No i gdzie ta waga niknie, nie? No. Jednak wszystko jak jedzie jest... Jest spoko. No najgorzej jest, jak faktycznie się wywracają te motocykle gdzieś w terenie. No to jest już, no to nie jest już komfortowe do dźwignięcia. No do tego dalej twierdzę, że ta waga jest dość istotna. No. No i waga jest bardzo istotna, jeśli jesteś niski. Bo ja też tego tak nie odczuwam, jak większość kobiet, które mają 1,60 m albo 1,65 m wzrostu, że w momencie, jak chcą się podeprzeć nogą i ten motocykl jest ciężki, no nie ma szans, żeby go utrzymały. To nie jest rower. To waży sobie kuźwa 200 ponad kilo. Do takiej jazdy jego waga jest dla mnie no super, ale też jest podobna do kawy, no przecież to jest to samo. To ja mam jeszcze kufer. Ale spalanie ma też podobne, nie? 4,6 według statystyki. 4,6, tylko ono mi się cały czas tak utrzymuje, wiesz, to nie jest to, że nagle się pojawia, ma być 4,6, a jest 4,9.
Właśnie, bo teraz wsiadłam i miałam ci powiedzieć, że czuję chłód na łydkach, czyli były dobrze nagrzane, na piszczelach znaczy się. Mm-hmm. Więc tak, musiał dokładnie. Silnik dobrze podgrzać. Więc jednak jest jakiś taki odczucie. Z tego co wiem, ja porównując z Transalpa, to tam nie ma tego za bardzo, tego efektu podgrzewania. Ja mam w tej garze to samo. Jest to ciekawe, jak będzie tutaj właśnie, jak będzie naprawdę gorąco, czy ten silnik będzie promieniował tym ciepełkiem. Dziękujemy serdecznie za oglądanie tego odcinka. Wielkie gratulacje, jak dotarliście do końca. Mam nadzieję, że jeszcze ten motocykl u nas się pojawi na kanale już w formie takiej terenowej. Na to nie mieliśmy na razie niestety czasu. I nadchodzi oczywiście koniec sezonu. Mam nadzieję też porozmawiać z wami na różne tematy związane z posezonowymi rzeczami. Jest tego naprawdę sporo. Mam już całą listę, o czym możemy rozmawiać. Tak więc zostawcie suba, lajka. No i do zobaczenia w następnych filmach. Hej!